W procesie Marcina Bustowskiego. Jest dość sporo osób. Nie wiem, jak będzie wyglądać jakość, bo to jest w budynku nagrywane. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. O, witam. Masz może mój ten? Sprawdziłbyś, czy jakość filmu jest dobra. Sprawdzimy jakość filmu, czy warto jest nagrywać, czy nie. Proces dotyczy nas wszystkich, bo dotyczy życia i śmierci. A to jest ten na żywo? Tak, to jest ten był. Ten z kamerą był. To kamera była pokazana. O ten, tu. Do przyjęcia. Jakość filmu jest do przyjęcia, także proszę o informację, jeśli coś by się zmieniało. Mamy doktor Sokołowską, która trzyma ręce na pulsie, żeby wyrok był pozytywny. Tak? No dobrze, dzięki. Dość dobra jakość filmu, także jesteśmy zadowoleni, bo przeważnie w budynkach potrafi być ta jakość bardzo kiepska. Czy można dla telewizji prosić o słowo? Można siedzącą, pewnie. No przecież. Przyszłam w obronie człowieka niezłomnego. Mogę powiedzieć, że następcę świętej pamięci doktora Hałata. On pierwszy, będąc głównym inspektorem sanitarnym kraju, zwrócił uwagę na zagrożenia ze strony zatrutej wody, zatrutej żywności, GMO. To doktor Hałat był prekursorem tych działań mających na celu ochronę naszego zdrowia i życia. Wprawdzie Marcin Bustowski nie ma aż tak wielkiego doświadczenia jak właśnie świętej pamięci dr Hałat, ale ma za to nieprawdopodobną wręcz charyzmę i ogromną siłę woli do walki ze zbrodniczym systemem, który pozwala na trucie nas Polaków, na trucie najmłodszego pokolenia. Mamy w tej chwili ogromny wzrost nowotworów. Czym spowodowany? Właśnie tą zatrutą żywnością, zatrutą wodą. Temu trzeba położyć tamę. Sanepid, który się wygłupiał w czasie tej pandemii, wygłupiał się nakładając na ludzi kary, ograniczając wszelkie ich prawa podstawowe, a nie zajmuje się tym, co nam zagraża najbardziej. Także przyszłam tu w geście wsparcia dla niezłomnego Marcina Bustowskiego, prześladowanego za walkę z koncernami, które zrobiły sobie z nas państwo trzeciego świata, kolonię, którą można eksploatować, wyzyskiwać dowolnie, czynić z nas tanią siłę roboczą i rynek zbytu dla towarów, których oni sami by na pewno nie zjedli. Także uważam, że powinniśmy wszyscy walczyć o prawdę, o prawo i naprawdę propolskie rządy. Dosyć rządów, które doprowadziły Polskę w ciągu 33 lat do ruiny i depopulacji. Jesteśmy krajem ginącym, który w dodatku jest zagrożony utworzeniem z naszego obszaru terytorium wojny zastępczej pomiędzy mocarstwami. My mówimy temu nie. My mówimy dość zbrodniarzom na stanowiskach rządowych i samorządowych. Dość grożenia, dość straszenia. Chcą nas doprowadzić do ostateczności, no to robią. Ale my przejmiemy tą władzę, osądzimy ich. I żadne zamykanie, czy to
Olszańskiego czy innych, czy pozbawianie prawa wykonywania zawodu nie pomoże. Będziecie sądzeni przestępcy i wasze rządy się skończą. Będziecie musieli odpowiedzieć za całe zło, które dokonaliście. Za wszystkie te lockdowny, za ten eksperyment medyczny, za nadmiarowe zgony, za inwestycje całkowicie nietrafione, czy to te respiratory, czy to te maseczki, czy cała masa innych. Kto za to odpowiedział? Kto odpowiedział za te wybory? Wy sobie kpicie razem z panem Ziobro, kim obiecywał być, a kim jest? Popiera całą tą fikcję wymiaru sprawiedliwości, gdzie to, co obserwujemy, jest po prostu profanacją, obrazą prawa. Kto odpowiedział za przestępstwa, kryminalne przestępstwa, które z urzędy powinny być ścigane? Panie Ziobro, kim pan jest? Odpowiedz pan sam sobie, odpowiedz swojej matce. A ojciec na ciebie zza światów patrzy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za dość mocną wypowiedź. Pani doktor, na razie sfilmujemy osoby, które znamy z ulic, znamy z internetu, które przyszły wesprzeć tutaj Marcina Bustowskiego. Marcin Bustowski otworzył nam oczy na wiele rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia, bo chemię, którą dodają do żywności, ona jest między innymi po to, aby upiększyć, żeby ta żywność wyglądała zachęcająco, wyglądała zdrowo, żeby nasze oko cieszyło się tym, co widzimy na półkach. A jednak tak nie jest. Ja osobiście robię dużo różnych przetworów. Robię też takie jakby konserwy w słoikach i one niestety, ale nie wyglądają tak pięknie jak te kupowane. Jednak mimo wszystko myślę sobie, że są dużo, dużo lepszej jakości, ale nie do końca, ze względu na to, że tak jak się okazuje, wiele rzeczy, towarów, mięsa są sprowadzane z zagranicy, a nawet jeśli są z Polski, robione są w taki sposób, o którym my nie wiemy, jak to wygląda. Bo niestety musimy przyznać się do tego, że i nasi rolnicy potrafią robić złe rzeczy. I to jest właśnie ta rzecz, o której my nie wiemy, idąc do sklepu, myśląc, że kupujemy na przykład polskie, to na przykład nie jest polskie, a nawet jak kupujemy polskie, to okazuje się, że to nie jest tak robione, nie jest tak hodowane, jak byśmy tego chcieli. Nadmiar używanych pestycydów, środków ochrony roślin jest niestosowny. Nadmierne ilości, co powoduje trucie gleby, a za tym, jak się zorientujemy, to trują i nas. Z tym trzeba walczyć. Na tę rzecz otworzył nam oczy Marcin Bustowski, bo do tej pory nie zwracaliśmy na to uwagi, nie przykładaliśmy do tego wagi, tak jak sam nawet. Myśląc, że kupujemy od rolników, nawet znajomych, jakieś wyroby, to one nie są do końca takie. I rolą państwa, rolą rządzących, rolą administratorów jest to, aby tą żywność produkować w należyty sposób, w sposób taki, aby ona była bezpieczna w użyciu, konsumpcji. Czy może jakieś słowo? Jakieś słowo? A mnie to bardzo się nie podoba. Mi też. Dobra, a teraz tak na serio. Proszę Państwa, byłem wczoraj na, nie przepraszam, 1 listopada na grobie, praktycznie na grobie naszych dzielnych żołnierzy jeszcze z bardzo z dawnych czasów, na tak zwanej reducie Ordona. Bardzo się cieszę, że okazuje się, że nie tylko tam ja przychodzę, bo jest ktoś jeszcze, kto zrobił nowy baner
i nawet to było pół roku temu, a w tym roku widziałem na tym reducie Ordona nawet świeczkę przyjazną. Jestem ogromnie wdzięczny temu komuś, mam nadzieję, że to usłyszy, ponieważ wydawało mi się, że już tylko ja sam tam przychodzę. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Proszę Państwa, podkreślam, wspierajmy pana Marcina Bostowskiego, pana Maciaka, słuchajmy pana Tołowińskiego Krzysztofa, pana Zbigniewa Kękusia, doktora Huberta Czerniaka. Kogo jeszcze? No przede wszystkim tych ludzi. No i wielki ukłon tutaj dla pana sierżanta Wilczyńskiego, Sławomira, że poświęca swój czas, zamiast olewać to wszystko, poświęca swój czas i jeździ w te ważne sprawy, nagrywa i nam przekazuje. Ja jestem ogromnie wdzięczny, ponieważ nie zawsze mogę jechać, a teraz, że mogę po prostu przynajmniej obejrzeć te na bieżąco pokazywane sprawy, które pan właśnie Sławomir Wilczyński to nagrywa. Pozdrawiam wszystkich oglądających kanał pana Sławomira Wilczyńskiego, jak i oczywiście życzę panu Sławomirowi. O, przepraszam, trochę trema. Tak. Życzę mu dużo zdrowia i żeby mógł dalej nam nagrywać i żebyśmy mogli to później oglądać. Pozdrawiam państwa. Pozdrawiam pana Sławomira Wilczyńskiego. Dla telewidzów mówił Artur Kowalski, młodszy chorąży rezerwy. Tak można mnie tam. Dziękujemy za wypowiedź. Tutaj pani ma uwolnić Wojciecha, co spadło na nas niespodziewanie, jak lawina. Ale aresztowali go rano czy po południu? Nie wiem, o jakiej porze. Wiem, że nie zdążył, bo wracali z Marcinem gdzieś nad morzem. Nie zdążył nawet jeszcze. Chciałbym to załatwić, bo ten dozór policyjny jeszcze wisiał na drugi. Tam wstąpił i już nie wyszedł. I nawet nie wiadomo, gdzie jest jego adwokat. Też nie wie. Nie został poinformowany, gdzie tam przebywa. A Marcinowi cały sprzęt policja skonfiskowała. Mówili. Wielkie bezprawie. Skandal. No nie wiem, być może, że to jest związane z tym przygotowaniami do imprezy w Krakowie. Być może, że to ma na celu. Witam. Witamy, jeśli można, pana dyrektora. I jakie są wieści z Ursynowa? Czy Ursynów pięknieje, czy nie? Czy dobudowywują domów, bloków? Ja pamiętam czasy, kiedy na Ursynowie ten kościół, który tam jest niedaleko, to on był na środku, a wokoło nie było nic. Teraz jest zabudowany. Wiem, bo przyjeżdżam właśnie, aż nie mogłem tego poznać po ponad 20 latach, ale bywając ostatnio kilkanaście razy, już mniej więcej załapałem, gdzie, jak się poruszać. Ale po 20 paru latach nie mogłem się odnaleźć. Nie wiedziałem, gdzie, co jest i jak się poruszać. Naprawdę ładne miasto. Z tym, że jedna budowla jest tragiczna na ulicy Alei Kerów. Przy samym centrum tej ulicy wybudowano dla samochodów ohydny budynek. Parking. Taki parking. Ciemny. To całkowicie po prostu nie pasuje do... Może oszczędzali na farbie? No, może oszczędzali, to nie jest dobry sposób. Można pod spodem parkingi budować, można. A na zewnątrz piękne budynki. No przy budowie metra mogli wybudować podziemne parkingi. To nie przy metrze. No. Ale nawet gdzieś w pobliżu jest już pod... To jest główna ulica. No tak. Także to jest wizytówka, można powiedzieć, całego już teraz miasta. Nie, no to jest dzielnica, przepraszam bardzo, dzielnica. Ja wiem, jestem za tym, żeby przenieść stolicę do Krakowa. Ja wiem o tym, ja jestem za tym. Zbieram podpisy. Na razie mam 3 podpisy. 3, to bardzo mało. To dużo. Dużo? Dużo. Także tak to jest.
A tak to mogę powiedzieć, że bardzo dobrze jest rozplanowana budowa mieszkań na Ustronie. To można zatrudnić takie całej Warszawy. Z głowy. Tak, ale to jest właśnie dzielnica, gdzie budowano od podstaw, nie rozbudowywano starych ulic, bo na przykład na Tarchominie, czyli na Białołęce są miejsca, gdzie na wąskich ulicach, bo kiedyś tam były domy przy domku, czyli jak ludzie wyjeżdżali z tych domków, to oni w korkach nie grzęźli, bo wiadomo, że z domku wyjeżdża jeden samochód, a tych domek jest tam co 50 czy co ileś metrów. W tej chwili tam budują blok przy bloku, a ta ulica zostaje ta sama i tam zaczynają się tworzyć korki większe jak w centrum. Bo nikt nie przewidział tego, że z bloków to już będą wyjeżdżać nie jeden samochód, a wiele samochodów. I niestety tam jest tak zwane źle rozwiązanie. Mało tego, jeszcze tam jest tak zrobione, że nie bardzo jest gdzie parkować. Nie polecam tej dzielnicy do mieszkania. Chociaż jest to sypialnia. Też. Warszawy, tak. Bo byłem świadkiem. Byłem świadkiem, gdzie że czekałem na autobus, taki, który jeździ po dzielnicy. Autobus się spóźnił pół godziny, pytam się kierowcy, przypomnę, no gdzie pan był? Pan nie jechał przez centrum. A on do mnie mówi, proszę pana, takie są korki. Uświadomił mnie kierowca, że są korki w dzielnicy. Na Ustynowie tego nie ma. Nie ma, bo jest szerokie, duże, tak. A tam co pojedyncze drogi? Metro. Metro załatwia sprawę. A przy tym nie metro. No na Tarchomin powinno być metro podciągnięte. Powinno być metro. A mam drugie takie pytanie. Co pan doktor sądzi o tak zwanym procesie Marcina Bustowskiego? Jakby to pan ujął swoimi słowami? To trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo ostatnio jestem trochę poza tymi wszystkimi zdarzeniami z uwagi na nieobecność w Warszawie. Przebywałem przez prawie 2 miesiące na peryferiach, w rejonie województwa lubelskiego i nie mam wiedzy po prostu, żeby się wypowiadać na ten temat. No bo ja na przykład sugerowałem to, że on nam otworzył oczy, jak naprawdę jest tą żywnością, którą my wszyscy spożywamy w różny sposób, bo i kupując chleb, i kupując mięso, i kupując warzywa, nie mamy świadomości tego, że w tej żywności są środki, które są trujące, powodujące wiele różnych chorób, a to powodowane jest tym nadmiernym używaniem tych środków. To jest taka sprawa. Jeśli chcemy uszczyć się, a chcemy kupować w supermarketach, czego nie powinniśmy robić, to niestety musimy szczególnie owoce doprowadzać do minimalizmu, jeśli chodzi o różnego rodzaju choroby. Te owoce są specjalnie przygotowywane różnymi środkami trującymi, chemicznymi. Jeśli my nie zastosujemy odpowiedniej metody, na przykład cytrynę, powinno się przez kilkanaście minut trzymać w sodzie, mało tego, potem jeszcze ozonować. Czyli trzeba kupić urządzenie do ozonowania produktów żywnościowych. To w jakimś stopniu broni nasze społeczeństwo przed środkami trującymi. Następna pozycja, co powinno natychmiast się wprowadzić, to kontrola wszystkich produktów przychodzących do nas, do sklepów, supermarketów, zachodu przez sanepid. Sanepid niestety nie stoi na wysokości zadania. Bada mikroskopijnie, można powiedzieć, kiedyś usłyszałem 67 produktów na 2500 przychodzących z zachodu. To jest po prostu kropla w morzu, kontrola. Bez tej kontroli społeczeństwo jest faszerowane środkami trującymi, a szczególnie środkami, które używają na zachodzie do likwidacji różnych kwastów. I to one się składają. Ale przypomnę, bo znam sporo ludzi na wsi i przypominam sobie, że nadmiernie i nasi rolnicy stosują te środki. Może nawet
nie w takim stopniu, jak powinni, czyli w nadmiarze. Czyli nasi rolnicy też tak jakby wchodzą w to i nikt ich nie uświadamia. Bo my mówimy zachodnie, tak, jestem przeciwny, bo nasi rolnicy są w stanie wyprodukować wszystko i niepotrzebna nam jest zachodnia żywność, ale musimy wziąć to pod uwagę, że jednak nasi rolnicy ze względu na to ułatwienie, bo tak jak pan mówi, zwalczanie chwastów, to jest fajna rzecz, też używają. Używają nadmiarze, a potem my to spożywamy w produktach. Tu powinna być jakby edukacja tych rolników w jakiś sposób. A przy tym, powiem coś niepopularnego, no człowiek jest człowiekiem. W sanepidzie pracują tylko ludzie. A wiemy coś, z czym to się wiąże. No jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, dlaczego nie jest kontrolowana cała żywność. Wiele lat temu słyszałem taką sytuację, że Wedel, ten słynny Wedel, to produkuje takie rzeczy, których nie powinno być na rynku. A ludzie się zajadają czekoladą, ciasteczkami, nie wiem co oni tam robią. Po prostu widocznie nikt ich nie kontroluje, a mają taką siłę przebicia, że nikt nic nie zrobi. Mały producent zostanie zniszczony, bo nie ma małych producentów na wsiach, a powinno być przetworu mięsa, mąki, czyli piekarni. Nie ma tych rzeczy, bo jest polikwidowany na rzecz potężnych zagranicznych molochów. Koncernów. Przed wojną, czy zaraz po tych przemianach, było sporo różnych masaży, piekarzy, których teraz obecnie likwidują ze względu na tak zwaną konkurencję. Trzeba tutaj dodać przy tych sprawach, że niektóre środki stosowane przez rolników zarówno zachodnich, jak i w Polsce na dużą skalę rozkładają się do 200 lat. W związku z tym gleba staje się coraz gorsza i no, efekty są widoczne na każdym kroku. Społeczeństwo w perspektywie, jeśli nie zostanie ta spirala, powiem głupoty, przerwana, narażona jest na różnego rodzaju choroby, szczególnie rakotwórcze. No to są środki rakotwórcze. To trzeba jasno powiedzieć. Tutaj najgorszy jest glifosat. I my, spożywając produkty z zachodu niekontrolowane, według wyliczeń naszych naukowców, to jest 6-8 kg glifosatu. To jest niesamowita ilość i wielka trucizna. Powiem jeszcze jedno, że w niektórych rejonach, aby utrzymać w pięknej formie dany owoc, stosuje się oprysk nawet co 2-3 dni. Proszę sobie wyobrazić, ile chemii jest wkładane w produkcję danego owocu. Zarówno to będą miękkie typu wiśnia, śliwka, tutaj najwięcej się stosuje tej chemii, tak samo jak i owoce tego typu jak jabłka, gruszki, to jest po prostu tragedia dla całego naszego narodu. W perspektywie już teraz i następnie powiem jeszcze raz. Zagrażają nam w dużej mierze choroby rakotwórcze. Tak. Dziękujemy za wypowiedź pana dyrektora Czerskiego. Pozdrawiam wszystkich i daję to, jeśli ktoś nas oglądał, zastanowieniem się, jak po prostu jak minimalizować zakupy tych produktów, o których my mówimy, które zagrażają naszemu zdrowiu, naszym dzieciom i naszej rodzinie. A jeszcze jedno, bardzo ważne, starajmy się, jeśli mamy takie możliwości, produkować sami i korzystać z możliwości naprawdę zdrowych rzeczy. Ja mam działkę i jest wszystko ekologiczne. Jeszcze przez kilkadziesiąt lat nie zastosowałem jednego środka chemicznego na tej działce. Wszystkie chwasty, inne szkodniki sposobem tradycyjnym likwidują. Chwasty ręcznie, a środki przy pomocy na przykład oparów z pokrzywy i innych ziół, które skutecznie zwalczają. Wiem, że też stosują te skorupki z jajek. Rozbijają na mak i rozsypują. Rozsypuje albo płytko zakupuje.
Tak, to też jest. Różne metody są. Wystarczy po prostu do internetu wejść i sobie poczytać, uświadomić sobie, że w własnym zakresie można środki, które niszczą, no prawie wszystko można doprowadzić do pewnego stanu i poziomu. Nie, po prostu nie wchodzi. Ja mam swoje jabłka i one są i parszywe, i tam robaczywe, a robak do chorego jabłka nie ma, tylko do zdrowego. No, to świadczy o tym, że to jest pełna ekologia. Dziękujemy jeszcze raz. Przypominam, że w tym roku robiłem wino z jabłek. Zrobiłem go dużo. Właśnie z dzikiego sadu, który był sad dziki, opuszczony sad. Z tego sadu, w tym sadzie zbierałem jabłka i było bardzo dużo robaczywych, także się napracowałem, żeby mieć około 70 litrów wina, to niestety musiałem przerzucić prawie 300 kg jabłek i nawet nie wyobrażacie sobie, jak musiałem żonę oczarować, że to cały, że ja wcale nie, że tylko te trochę mam, nie? A ja tak co chwilę, jak już przerobiłem jedne, przynosiłem następne z samochodu i sukcesywnie te obierki wyrzucałem. Także ona nawet się nie zorientowała, że samochodem przywiozłem takie ilości jabłek, żeby tylko mieć gdzieś około 300 paru kilogramów jabłek, bo to są z sadu, one są małe, wątłe, suche, nie są tak nawożone. Ale wino będzie na pewno bardzo dobre. Tu zobaczymy ulicę, tu jakiś taki dziwny budynek, chyba garaż. Fatalne to jest, nie wiem, specjalnie. Zobaczymy ulicę. Tam jest w dali nowy hotel. Ach, tu nie będzie widać jednak chyba. Tam jest układ tutaj. Tak, jeszcze raz. Także jesteśmy w sądzie, cały czas jest rozprawa. Rozprawa jest bardzo ważna, istotna. Mogą być osoby, które mogą nie zgadzać się z Marcinem, może być różnie, ale otworzył nam oczy, to jest prekursor. Może zrobimy w ten sposób. Jest naszym prekursorem, który pokazał nam, jak to wszystko wygląda. O, tutaj, to było słońce. I wiemy o tym, bo wielu z was i ja nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, ale między innymi pokazał nam, że i nasi rolnicy, o których byśmy się spodziewali, że produkują zdrową żywność, do końca nie jest to niestety w ten sposób, trzeba o tym głośno mówić, bo najważniejszą dla nas jest sprawą, aby rolnictwo było polskie. Nie potrzebujemy rolnictwa zagranicznego, nie potrzebujemy mięsa z zagranicy, bo w Polsce jest w stanie wyprodukować odpowiednie ilości tych produktów i nawet na eksport. W Polsce powinna być, chyba nie ma tak dokładnie, kontrola tego, jak jest produkowane, kontrola gleby. W pewnym sensie kontrole gleby są, bo ja w jednym rejonie Polski pamiętam jeszcze sprzed chyba 10 lat, gdzie rolnicy, którzy mieszkali od drogi do rzeki, to dziś był odcinek 100 do 200 metrów zaroszy w tym miejscu, jak rzeka się układała. I w tym odcinku od drogi do rzeki zabroniono ludziom uprawiania warzyw i czegokolwiek. Dowiedziałem się od tego od ludzi znajomych, co jest grane. Ale jeszcze kilka lat wcześniej osoby, które tam miały swoje ogródki, chwalili się, jakie to mają ogromne rzodkiewki, ogromne warzywa, ogromne kartofle. Wszystko było wręcz gigantyczne. I co, z czego się cieszyli? Że nie dawali nawozów żadnych. Wszystko rosło bujne, trawa rosła bujna, wszystko rosło bujne. Widocznie ktoś zrobił badania, może nie celowo, może to jakieś jest w jakimś czasie się to organizuje bez względu na to, jakie są okoliczności. I zbadali, że w tym miejscu jest tak ziemia skażona, że zabroniono. Ludzie dostawali pisma zabraniające im uprawy w tych miejscach. I co się po latach stało? Stało się to, że wiele
osób posprzedawało swoje działki, a na tych miejscach działek nie pomyślałby nikt, co powstało. Powstało hodowle roślin tak zwanych ozdobnych, drzewek, iglaków, tui, takich, które i nic więcej. W tym rejonie nie ma nic. Największą zbrodnią, jaką popełnił obecnie rządzący rząd, pozwalając ciąć bez litości drzewa, i nad tą rzeką były lipy. I te lipy wycięli. I od tego momentu niestety ja ubożeję, bo moje pszczoły nie mają z czego zbierać. Tam były potężne te drzewa, lipy, to były wiekowe lipy. I niestety zostały wycięte, zlikwidowane i nie ma możliwości. No tak niestety jest polityka, gdzie wycięto te drzewa nad tą, właśnie tą rzeką. Wracając do tematu, zachęcam wszystkich do tego, aby sprawdzać żywność. Polecam to, aby nie konsumować żywności zwanej parówkami, bo tego już w ogóle nie robię, dawno nie robię. Obserwuję, to są ładne, fajne takie schody. I starać się robić żywność przetworzoną, samemu gotować, chociaż na przykład byle jak, ale samemu, wtedy wiemy, co mamy w garnku, wiemy, co jemy i tak dalej. Cisza w sądzie, nie wiem, która godzina, może oni już kończą pracę, może nie. Ta rozprawa, nie wiem dokładnie, jakiego tematu, jakie zagadnienia są poruszane, no nie wiem, więc nie będę udawał, że wiem. Tej sprawy nie powinno być. Jest dlatego, że to widocznie porusza biznes w korporacji, biznes tego przemysłu, który się tutaj zainstalował, przeważnie zagraniczny, sprzedany tym zagranicznym korporacjom i narusza ich finanse, możliwości. Ale trzeba nam wiedzieć, że gdyby chcieli, to mogliby w piękny sposób zacząć produkować tak, jak się należy. Ale czy w współczesnym świecie jest to tak naprawdę całkowicie możliwe, w tym zatrutym świecie? Właśnie to jest skomplikowane, bo łatwo powiedzieć, produkujmy zdrowo. Łatwo powiedzieć. Ale czy to się udaje? Nie wiadomo. Nasi rolnicy są oszukiwani w sposób okrutny. Nawet takie uprawy jak rzepak, te są rolnicy oszukiwani. Trafiłem na taki film w internecie, gdzie rolnik umówił się z pszczelarzem, że posadził rzepak i żeby postawił sobie ule, będzie miał miód, będzie on miał zysk i on będzie miał zysk. No i tak rolnik zrobił, ten pszczelarz przywiózł pszczoły, postawił, fajnie cyk, 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 przyjeżdża za kilka dni, orientuje się bardzo szybko, że pszczoły, a rzepak już nektarował, że pszczoły mają pusto i są głodne. Mówi, co się dzieje? Przecież to jest nierealne. Wbrew w ogóle regułom gry. I co się okazało? Że rzepak jest nienektarujący, czyli on jest ten sztuczny. Nie jest ten prawdziwy, taki prawdziwy tych nasion, jak to jest dane, tylko tak zwane GMO. To już jest coś, co nie nektaruje i z tego miodu nie będzie. Może jest tak, że jest większy plon, może jest tak, że jest bardziej odporny na choroby, może jest tak, że jeśli jest odporny na choroby i więcej nektaruje, jest dla nas bardziej szkodliwy. Może tak się to dziać. I tak nas załatwiają wszyscy tutaj nasi rządzący. Bo rolnik pewnie nieświadomy, bo nie myślę sobie, że no chyba, że był aż tak nieświadom tego, co robi, no bo jeśli by wziął, mógł nie wiedzieć o tym, że tak jest, że nie będzie to nektarowało. Jestem za tym,
aby rolnictwo się rozwijało w normalny sposób. Co ja bym uczynił, gdyby to ode mnie zależało, uwolniłbym rolnictwo, bo to jest bardzo pilne. Nie może być sytuacji takiej, że na wsi nie mają krów, nie mają kur, a po mleko, jajka rolnicy idą do sklepu. Tego bym to zlikwidował. Zlikwidowałbym potężne, w ogromne hodowle trzody chlewnej. Zlikwidowałbym tego. Przywróciłbym możliwość hodowania zwierząt futerkowych, bo to jest oszustwo. To nie jest miłość do zwierząt, tylko to jest miłość do biznesu, ale nie polskiego. Oni niszcząc to w Polsce, dali zielone światło wrogom naszej ojczyzny, czyli nie Polakom, do tego, że na nasz rynek trafiają towary już nie polskie, a zagraniczne, my z tego nie mamy nic. Przywróciłbym to wszystko i przede wszystkim zakazałbym importu żywności z zagranicy. Tej żywności, której u nas nie ma, bo pomarańcze, banany, to przecież są takie produkty, gdzie można by było sprowadzać bez problemu. To nie jest tak, że nie można, ale takie produkty jak jabłka, jak śliwki, w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby to było można sprowadzać bezkarnie, tak jak oni to robią. Sprawdzam jakość, nie mogę się tutaj do... Sprawdzam jakość przekazu. Nie wiem, jak to tam, czy to działa, czy nie działa. Zobaczymy jakość przekazu. Nie wiem, co się dzieje, nie chcę się włączyć. Sprawdzamy jakość przekazu, bo jeśli jest słaba, bo może się tak zdarzyć, że jest słaba jakość. O, to jest. Idzie, a mnie się nie chce otworzyć. Ale numer. O, jest. Jest, widzę się, widzę. Czyli jakość jest w miarę zadowalająca i czat idzie. Trochę przynudzam. No, tak jak kiedyś powiedziałem, nie jestem takim super mówcą jak Olszański, który został zatrzymany. Okoliczności i te wszystkie rzeczy, tego nie wiem, nie będę się wypowiadał. Są różne sytuacje, są różne zawiłości tego świata. Co jest przyczyną, jak to jest, nie wiem. Tutaj niedługo dojedzie do nas. Dojedzie do nas doktor Syndecki. Na razie załatwia pewne sprawy służbowe związane z działalnością naszą polityczną, pilne. Nie za bardzo mogę o tym mówić, więc mówię, że załatwia pilne służbowe sprawy. Obserwuję. Staram się być wiernym obserwatorem tego, co się dzieje, dlatego że każdy mówi co innego. A prawda to jest gdzieś odpłynęła, albo ich nie zna. I wszyscy ci, którzy mówią, że są mądrzy i wiedzą na pewno, to się może okazać, że są albo w błędzie, to jeszcze jak w błędzie, to jeszcze można przeżyć, bo każdy się ma prawo pomylić, ale może być gorzej. Mają tak mówić, bo im ktoś każe. I wtedy po prostu wprowadzane jesteśmy w błąd. Nie wiemy, co jest grane, nie wiemy, dlaczego tak. No lepiej czasami jest bardzo dobre zjawisko przyrody. Lepiej czasami nie wiedzieć. Nie należy się wypowiadać pozytywnie, nie należy się wypowiadać negatywnie, bo prawda jest odwrotna, odwrotna. Ja obserwuję to od dłuższego czasu. Się z jednymi rzeczami w ogóle nie zgadzam, z drugimi się może zgodzę. Ale no, trzeba niestety troszkę czasu, troszeczkę to wygląda inaczej z mojego punktu widzenia i niektórzy przekazują to w inny sposób, no trudno. Także tak to jest. Przypomnę jedną rzecz ciekawą, bo jest tutaj na czacie w wcześniejszych filmach przez przypadek, bo przeważnie czatu nie oglądam. Bardzo często jest tak, że nie oglądam w ogóle filmów, które wcześniej nagrałem. Był
ktoś, kto się odważył napisać taki tekst, że przybysze ze wschodu generują dochód narodowy tam 14-30%. Więc ja odpowiadam, że to są robotnicy przeważnie, więc gdyby Polacy nie wyjechali z Polski, a zostali, czyli lekarze, inżynierowie i też i robotnicy, i mechanicy, to ta sama ilość Polaków, zwracam się właśnie do tej osoby, generowałaby większy dochód narodowy, jak ci, co są w Polsce na budowach. Wiecie? A gdyby ci Polacy nie musieli wyjechać, to byśmy mieli o jeszcze ileś procent więcej, o 20, czy ileś procent większy dochód narodowy. Tylko nie za bardzo może inżynier wyrabiać dochód narodowy, bo nie ma fabryk. Są zlikwidowane. Nie ma. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, wręcz nie trzeci, a piąty świat. Jesteśmy cofnięci na maksa do tyłu, jak tylko jest to możliwe, wycofani jesteśmy. Także trzeba w ten sposób patrzeć. Nie można mówić, że ktoś przyjechał ze wschodu, to dochód na nie. Bo to jest nieprawda. Bo Polaków się wyrzuciło ileś milionów za granicę, co by wytwarzali większy dochód niż oni. Więc ktoś niech się czasami zastanowi nad tym, co mówi. Bo nie my, jak jedziemy do Anglii, do Niemiec, gdzie tam mają fabryki, gdzie tam u nich ludzie nie wyjeżdżają za chlebem, tak masowo jak u nas, więc my dodatkowo w tych Niemczech, Anglii, nie wiem, we Francji, w Stanach, dodatkowo tworzymy dochód narodowy. A u nas tego nie ma, więc trudno opowiadać takie bajki, bo to są bajki, bo państwo jest wtedy bogate, kiedy ma fabryki, kiedy ludzie pracują, tworzą, gdzie jest towar, sprzedaż, ludzie nie leniuchują, nie robi się czegoś takiego jak 500+ dla nierobów. Bo takie coś można zrobić w bogatym państwie, ale te też bogate państwa w którymś momencie niestety na tym pogibną. Nie można dawać ludziom za darmo pieniędzy, a to jest robione celowo. Celowo, to jest tak zwany socjalizm, to jest tak zwany komunizm. Będziemy, zobaczymy, co się dzieje. Bo tutaj jest głośno, przyłączamy. Na pożegnanie nas filmuje, tak? No, na pożegnanie. A, wy się urywacie. No musimy, kurde. Musimy. Bo... Będę oglądał za to. Dobre, ja mam bo na pewno... matkę, a, to nie, to trzeba. 91 lat, no, nie. I tak nie. Wyjątkowo. No, to trzeba. Odbina umowa. Nie chcę. A no, uzasadnić trzeba i wtedy... musi to zrobić, ponieważ jak wniosek formalny z uzasadnieniem, jeżeli odrzuci, no to składamy sprzeciw, jeżeli tego. A jeżeli dalej będzie odrzucał, no to wtedy wyłączamy sędziego i składamy mu pozew cywilny o łamanie konstytucyjnych praw człowieka. Grzegorza, tego Szyszko, bo drugi co też tak samo nie chciał nie chciał po pierwsze przecięgi, nie otworzył przewodu, nie zrobił tego, że otwiera przewód. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. Na razie cały czas widocznie ma tyle rzeczy do powiedzenia, tyle rzeczy do przemyślenia. Zwalniamy. Zobaczymy, jak tam moje ciuchy. Są, jeszcze są. Ciuchy, jeszcze są. Nie, żartuję, nie? Jak długo to jeszcze potrwa? A od kiedy to jest? O 13. Nawet nie wiem, która godzina. To bardzo dużo. Może oni jakąś powieść czytają. Aha. No bo ja słyszałem, że nawet alkohol już jest, nie jest ten taki, jak powinien być. Alkohol, czy wy wiecie, co ja mówię? Alkohol, spirytus już nie jest robiony ani ze zboża, ani z kartofli. No możliwe, że ze sparówek. Z tym spirytusem to mnie zastrzeliło, bo to jest... Myślałem, że to jest jedyna rzecz, która nieraz jest potrzebna w gospodarstwie domowym do stworzenia leków czy czegokolwiek, a ono jest podobno robione z jakiegoś badziewia.
strasznie. To chyba po prostu powinniśmy się przerzucić na robienie własnego bimbru. Ci, co mają możliwość wysokoprocentowego. I parówki same. Bo ja przyznam się szczerze, że robię wino. Przyznaję się, bo ja robię wino. Ale że nie puścili sprawa, bo sprawa jest cywilna. Przeciwna strona może sobie zażyczyć tego, no i stąd musi niestety przystać według kodeksu postępowania karnego. Jak długo to jeszcze potrwa? Jak myślisz? Wejdź i zapytaj. A można wejść, no nie będę wchodził. Generalnie to sprawa będzie trwała i trwała, także wiesz, to nie jest tak, że no tak. Oni po prostu chcą nas nękać prawem w tym momencie. To, żeby nas nękali zamordyzmem maskowym, jakimiś innymi rzeczami i tak dalej, to w tym momencie będą nas nękać prawem do usranej naszej śmierci, aż to wszystko, aż po prostu będziemy zmęczeni tym wszystkim. No tak. Słuchajcie, te wyroki nie zapadają, tak? No nie. Zgromadzenie jest do 15. No nie pogonimy sędziów. Ale sąd chyba pracuje do 15, tylko także myślę, że będzie kończyć. No to już powinna skończyć. Kurna, po pracy wyjdzie. Po nad pracy godziny, wyjdzie. Słuchaj, nad godziny. No to dostanie kasiorę. Dostanie kasiorę. Będzie miał pakiet samych Berlinek. Berlinek, no. Ale tak naprawdę to nie dotyczy tylko Berlinek, tylko wielu artykułów, które są na półkach naszych sklepów. Tak, sprawa jest utajniona, a sprawa jest totalnie... Marcin prezentuje w tym momencie nasze całe społeczeństwo. Tak. To jest sprawa całego społeczeństwa. To jest tak globalna sprawa, że nie chodzi tylko o Polaków, chociaż tu na terenie Polski chodzi o Polaków, ale cały świat zatruwany jest. Cały świat jest my jesteśmy zatruwani jedzeniem i tak dalej. Ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć, że największym pasożytem na Ziemi jest człowiek, tak? Bo zniszczyliśmy niestety naturę jak tylko mogliśmy, szczególnie epoką plastiku. No ale to nie znaczy, że trzeba nas zatruć, że część ludzi, która uważa się za ludzi, te ala jaszczury, czy jak inni ich nazywają, gady i w ogóle, to jest grupka tych ludzi, którzy się uważają za nie wiadomo kogo. Oni wręcz starają się przez te wszystkie swoje jakieś doświadczenia z DNA, innymi rzeczami i tak dalej, podrabiać Boga, tak? Więc to jest grupka tych ludzi, którzy sobie uzurpowali prawo do tego, żeby rządzić tą naszą ziemią, a reszta ludzi to jest dla nich jeden wielki szlam, który no generalnie, których jest za dużo i tak dalej. I w momencie, bo przychodzi, że tak powiem, przebudzenie, bo w tym momencie niestety dla nich przychodzi przebudzenie i oni się boją, że ludzie zaczną samodzielnie myśleć, a wtedy ich władza się skończy. Mogliby zacząć od siebie. Jeśli twierdzą, że jest za dużo, to mogą od siebie zacząć. No i właśnie tutaj mamy paradoks tego, że ludzi jest za dużo, ale my akurat mamy przetrwać, tak? Oni tak myślą sobie. Także no niestety, no. Ale my też chcemy przetrwać jako normalni ludzie. Też chcemy żyć normalnie, oddychać czystym powietrzem. Po co te chemtriale? Słuchajcie, słyszałem opinię. Bo jest kwestia, że oni nas trują tymi chemtrialami i tak dalej, i tak dalej. A być może oni już coś spieprzyli i próbują to naprawić i nie dają do społeczności informacji, bo by ludzie ich od razu poszli zatruć. Być może i to jest, w tą stronę trzeba spojrzeć, tak? No różnie może być, bo my nie wiemy tak naprawdę jaki ten... No bo jeśli na przykład próbują zrobić to, co chcą zrobić, no to człowiek by się zastanawiał, po co budują nowe osiedla. No więc zaraz będzie pusto, nie? No, może być tak. No. Może tak być, ale jeszcze w tym momencie, wiesz, ja też się tak zastanawiam, no bo po co oni od ludzi taką gotówkę wyciągają teraz, tak? Z kieszeni zwykłego podatnika, skoro tych ludzi za chwilę nie będzie i wezmą, co będą chcieli. No tak. To jest dziwne. Ale może jest to, że dopóki ale jeszcze ma co, ludzie mają nie kasę. Ma co tworzyć teorii spiskowych. No tak. Żyjemy tu i teraz, żyjmy, cieszmy się tym życiem. Bardzo, że tak powiem, dbajmy o osoby, które niestety uległy, swoich bliskich, które uległy pokusie tego preparatu, który był, że tak powiem, testowany. Na młodość.
Ja nazywam to maść na młodzież. Tak, że był testowany na ludziach. I tych ludzi szanujmy bardzo mocno, starajmy się z nimi przebywać, ponieważ ich czas też jest w jakiś tam sposób znacznie ograniczony w stosunku do tego, co powinni przeżyć. Ale nas też tutaj bardzo szykanują. Dobra, idziemy nagrywać. Parę słów, jeśli można, bo tu wyszedł wymordowany. Następny termin rozprawy mamy 18. Moi drodzy, no i będą przesłuchiwani świadkowie, strony, w każdym bądź razie, no na dzień dzisiejszy stanowisko firma Animex podtrzymuje swoje. Więcej nie można mówić z procesu, dlatego że jest utajnione i Animex mógłby wykorzystywać to, powiadamiając prokuraturę. Więc do momentu zakończenia procesu, moi drodzy, no będzie to trwało. 18 stycznia widzimy się tutaj ponownie. I to nie jest tak, jak niektórzy w internecie opowiadają, że proces jest zakończony, że jest wygrana. Czekamy na rozstrzygnięcie sądu, więc zapraszam większą jeszcze ilość. Zapraszam matki, zapraszam wszystkich dziadków, babcie do sądu rejonowego tutaj o godzinie 18 stycznia. Czyli Marcin, zrobili dokładnie to samo, co robią w każdej jednej sprawie, która dotyczy większych wartości społecznych. Utajniają proces, żeby społeczność nie mogła, nie wiedziała, co jest grane. Mirek, to nie jest tak. Forma prawna jest taka, która wynika jak zarówno z konstytucji, jak i z kodeksu przepisu KPK, że proces jest utajniony tylko i wyłącznie jeżeli jest akt oskarżenia prywatny, na wniosek strony, więc oskarżyciela. Sąd obligowany takim postępowaniem, dlatego że mogły być zarzuty w tej sprawie, tutaj utajnia to postępowanie. Niemniej jednak to świadczy tylko i wyłącznie, że to firma Animex podtrzymuje swój wniosek o utajnienie, tym bardziej ma coś do ukrycia. Gdyby nie miała nic do ukrycia, to byśmy byli dzisiaj wszyscy, proszę Państwa, na sali sądowej i byśmy dyskutowali i rozmawiali. Sala 244. Sala 244. Proszę Państwa, to co pokazałem, jeżeli tego typu pasze, które mogą zawierać pozostałości pestycydów, jak i zarówno komponenty do produkcji smarów, co ostatnio zabezpieczyło Centralne Biuro Śledcze, mogą być skarmiane i spożywane przez zwierzęta, to są jednostki chorobowe i należy to wyeliminować. Producent powinien to wyeliminować. Niemniej jednak widzicie, producent nie odpowiada na przeprosiny, żeby przeprosić dzieci za wprowadzanie produktów, które zostały wycofywane przez głównego inspektora sanitarnego. I teraz jest tylko jedno pytanie. Dlaczego, moi drodzy, nie otrzymujemy alertów na telefony komórkowe o wycofywaniu żywności? Mamy alert polityczny, mamy deszczowy, mamy pogodowy, ale nie mamy alertu dotyczącego, że jakaś żywność zawiera salmonelę i powinna być wycofana. I jaka jest odpowiedzialność producenta żywności w stosunku do konsumenta, a w szczególności do dzieci? No to jest wina tylko społeczeństwa. Moi drodzy, inaczej to skonkluduję. Gdyby społeczeństwo tego nie kupowało, to nie byśmy byli dzisiaj tutaj w tym sądzie i nie byłoby przedmiotu dyskusji. Tak, ale społeczeństwo też generalnie nie wiedziało, tak? Niektórzy mogli nie wiedzieć, tak, o tym. Tym bardziej, że oszukańcze napisy były właśnie na tych parówkach drukowane, że jest to bez glifosadu, bez jakichś tam innych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tylko tutaj jest pytanie, dlaczego nas jest przykładowo 30-40 osób zamiast 4000? Bo jakby były 4000, a w szczególności matki, które powinny tu dzisiaj być. Ja nie neguję tylko jednego producenta, jakim jest Animex, z którym jesteśmy w sporze, to przykładowa sprawa jest, producentów w Polsce, którzy stosują praktyki określone w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.
Jeszcze chciałem zaznaczyć, że sąd naprawdę prowadzi sprawę w sposób bardzo rzetelny. Bardzo rzetelny. Sąd podchodzi do tego i rzetelnie i naprawdę wielka prośba, żebyśmy zachowali powagę sądu, dlatego że jest to pierwszy sąd, który podchodzi naprawdę rzetelnie do wyjaśnienia sprawy. Moi drodzy Państwo, mamy złamane konwencje praw człowieka, mamy złamaną konwencję praw dziecka, w szczególności narażone są dzieci i kobiety w ciąży. Więc to, co mówi Jarosław Kaczyński o powadze ochrony dziecka od chwili jego poczęcia, to poprzez konsumpcję szkodliwej żywności dochodzi do uszkodzenia płodu. I potwierdzą to każdy, potwierdzi to każdy położnik, ginekolog, każdy lekarz poważny. I to jest opisane też i określone w raportach NIK-owskich. Konsumpcja przez kobiety w ciąży tego typu żywności jest zagrożeniem do prawidłowego rozwoju płodu, a ilość pestycydów i pozostałości tych pestycydów w żywności powoduje obniżenie poziomu IQ, rozwoju u dzieci intelektualnego. Dlatego mamy problem z autyzmem, z dziećmi, z rozwojem tych dzieci, mamy problem społeczny, mamy problem z otyłością, cukrzycą. Moi drodzy Państwo, nowotwory i dlatego musimy się w tej sprawie zjednoczyć. Wielki apel, żebyście uczestniczyli w tych procesach, bo jeżeli wy tu jesteście, to pokazuje, że jest zainteresowanie społeczne. Także bardzo proszę o powagę w sądzie, żebyśmy zachowywali, bo to jest naprawdę w bardzo sposób rzetelny prowadzony proces sądowy i tak powinno to wyglądać. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I tutaj mamy jeden z czynników, który jest do 18 grudnia? Stycznia. Jeszcze stycznia nagrała w filmie. A to nie jest lepsze. No to ja widzę właśnie, dzisiaj w filmie grała. Jeszcze dodatkowo wygrała sprawę. O, przyjechał po różnie. Także ja kończę. Kończymy dzisiejszą relację. Wysłuchaliśmy akurat wypowiedzi Marcina Pustowskiego, bardzo trafną, bardzo mądrą. Ja na koniec proszę jak zwykle, jak hiena, o subskrypcję, o mądre komentarze, o lajki. No i co tam sobie jeszcze wymyślicie? No i co sobie wymyślicie? Także jeszcze raz żegnam, do następnego wejścia, do widzenia.